Ja kiedyś doświadczyłem wielu dobrych rzeczy od przyjaciół wielu instytucji niemieckich. Kiedy mnie wyróżniono Narodową Nagrodą Niemiecką, to sobie pomyślałem, że być może będę w stanie być swego rodzaju pomostem z zachodu na wschód, wyciągającym pomocną rękę do tych wszystkich, którzy w tej chwili przyjeżdżają tutaj i którym czasem trzeba służyć radą, czasem trzeba służyć pomocą. To o to chodziło. Ukraińcy to liczna grupa cudzoziemców we Wrocławiu. Szacuje się, że przebywa ich tu nawet 100 tysięcy. Prezydent ich obecność w stolicy Dolnego Śląska nazywa błogosławieństwem dla miasta. To jest grupa ludzi, która przyjeżdża tutaj do pracy. Prawdę mówiąc, nasz rynek pracy już by się, szukam właściwego słowa, zapchał. Już nie mielibyśmy rąk do pracy. Po drugie, to jest bardzo liczna grupa ludzi, która wydaje też tutaj pieniądze, czyli dokłada się do naszego rozwoju gospodarczego. Ukraińców i Polaków wiele łączy, ale też wiele dzieli. Kością niezgody są zaszłości historyczne. Myślę, że przynajmniej od czasu wydarzeń na Majdanie dokonuje się też bardzo silne pojednanie polsko-ukraińskie. I myślę, że Polska jako kraj, który jako pierwszy uznał i potwierdził niepodległość nowej Ukrainy, też wykazał taki, powiedziałbym, bardzo, bardzo piękną postawę i bardzo piękny gest. Prezes Fundacji Ukraina docenia gest prezydenta. Pieniądze uzupełnią jej budżet i jest już także pomysł na ich wydatkowanie. Chcemy przeznaczyć tę nagrodę przede wszystkim na poszerzenie oferty kursów językowych, bo ta bariera językowa to jest jedna z najpierwszych barier i tak naprawdę, które decyduje o tym, czy osoba może być zatrudniona. Druga sprawa to chcemy wzmocnić swoje działania informacyjne, czyli od sierpnia będzie działać już punkt informacyjny w Cukrze, w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju przy ulicy Ruskiej 46A. Przy okazji tego wydarzenia prezydent poinformował, że na niedawno utworzone w Urzędzie Miasta stanowisko pełnomocnika do spraw ukraińskich powołana została Anna Szarycz, była wiceprezydent Wrocławia. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.